Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego i na duchowy pożytek wiernego ludu Bożego w Chwaszczynie. Działo się to w miejscowości Chwaszczyno, w parafii świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Anno Domini 2012 rok, gdy najwyższym pasterzem kościoła był Benedykt XVI, metropolitą gdańskim ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, a biskupem pomocniczym biskup Ryszard Kasyna. Dziekanem dekanatu Kielno był ksiądz prałat Franciszek Rąpa, proboszczem parafii w Chwaszczynie czytający, wikariuszem ksiądz Mateusz Poszałka, proboszczem seniorem ksiądz Czesław Jakusz Gostomski. W dniu 11 sierpnia 2012 roku murowano kamień węgielny pod budujący się kościół, który nosił będzie wezwanie świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. W ceremonii poświęcenia i wmurowania kamienia na wieczną rzeczy pamiątkę dokonał jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź przy udziale zgromadzonych kapłanów dekanatu Kielno i innych parafii oraz licznie zgromadzonych wiernych parafii Chwaszczyno, a także gości. Projekt kościoła wykonał architekt dr Jerzy Kaczorowski, natomiast inspektorem budowy był Marek Skolimowski, kierownikiem budowy Wojciech Szuchnicki, a wykonawcą zakład budowlany Zygmunt Formel. Kościół powstaje dzięki ofiarom mieszkańców parafii świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie oraz ludzi o wielkim sercu otwartym na sprawy Boże. Radę ekonomiczną budowy kościoła stanowi Paweł Bach, Gerard Barasowski, Franciszek Bergański, Tadeusz Bork, Mariusz Wybowski, Piotr Pikus, Wojciech Formela, Kazimierz Freiberg, Stanisław Grot, Antoni Kaze, Jan Herman, Zygmunt Hebel, Józef Hoppa, Krzysztof Jankowski, Andrzej Jaworski, Agnieszka Jażdżewska, Tadeusz Jażdżewski, Leszek Kalkowski, Mieczysław Kazimierczak, Piotr Kowalczyk, Michał Kowalczyk, Paweł Kowalczyk, też umieściłem tutaj świętej pamięci Stanisław Krew, Zbigniew Izbarski, Zbigniew Lipiński, Kazimierz Miąskowski, Marian Mielewczyk, Tadeusz Nadolski, Mirosław Nowak, Marek Papierski, Wiesław Pisalski, Piotr Pospieszny, Stanisław Pospieszny, Marek Rodak, Leopold Rzeszewicz, Ludwik Zeckie, Eugeniusz Stefanowski, Roman Walder, Stanisław Wendt, Józef Wiśniewski, Eugeniusz Wojewski. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech stąpi wraz z błogosławieństwem Boga Wszechmogącego na wszystkich, którzy w duchu wiary, nadziei i miłości, czci dla świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza w budowaniu tej świątyni mieli, mają i będą mieć swoją cząstkę. Amen.